Przed nami w dniach 15-16 września imprezy pod znakiem jubileuszu 10-lecia Suwalskiego Ośrodka Kultury. 15 września zapraszamy Państwa na wystawę o godzinie 19:00. To będzie w patio, będą zdjęcia obrazujące działalność Suwalskiego Ośrodka Kultury w ciągu tych 10 lat. Oczywiście wybrane, bo nie sposób wszystko tutaj pokazać. Po wernisażu na scenie imienia Andrzeja Wajdy pojawi się spektakl operetkowy, który w repertuarze SOK znalazł się pod zupełnie innym tytułem niż wynika z najnowszej zapowiedzi dyrektora ośrodka. To będzie wersja pełnowymiarowa, koncertowa, 5 solistów, para taneczna, nasza orkiestra kameralna, więc bilety się już prawie sprzedały, jeszcze jest, trochę zostało biletów na balkonie, więc jest to duży sukces. No i informacja, że rzeczywiście mieszkańcy potrzebują takiej właśnie sztuki wysokiej. Sobota to dzień otwarty, zapowiada Ignacy Ołów i uchyla rąbka tajemnicy o planach. Na gości ośrodek będzie czekał od godziny 12:00. I to chyba pierwsza okazja, by zajrzeć za kulisy największej suwalskiej sceny. Każdy może przyjść, zobaczyć, bo nie wszyscy, bo wielu z Państwa na pewno było w sali imienia Andrzeja Wajdy, ale wielu nie było tam na tym zapleczu, tam gdzie działają, gdzie pracują właśnie technicy, których na co dzień nie widać, a którzy robią naprawdę, naprawdę ważną robotę i bez których no niestety nie udałoby się tych spektakli zrobić, bo oni pracują również i często nocą, kiedy trzeba zrobić scenografię wymagającą czasami, która trwa 10 godzin. W niedzielę 17 września planowana była propozycja dla młodego pokolenia sięgającego również do niemasowej muzyki. Wejściówki miały być od niespełna 50 do 95 zł. Tak o niej mówił kilka dni temu szef SOK-u. Chcemy zorganizować koncerty Bisz, Marika, Matylda, Łukasiewicz. I tutaj niestety, ale ze smutkiem stwierdzam, że na dzień dzisiejszy zainteresowanie jest dosyć, że tak powiem, kolokwialnie marne. Więc, ale próbujemy reklamować jak się da. Może uda się te niedzielne właśnie koncerty zorganizować i mam nadzieję, że tak. To wszystko będzie zależało, jak te bilety się będą sprzedawać. Ten plan jednak nie dojdzie do realizacji. Dyrektor ośrodka z uwagi na znikome zainteresowanie odbiorców odwołał koncert.